Navajo to plemię Indian zamieszkujące rozległą pustynię obejmującą kilka stanów USA. Mitologia tego ludu ma swoje korzenie w historiach o podróżach przez różne światy. Wiele z nich opowiada fascynujące historie o stworzeniu pierwszego świata, różnych miejscach, które napotkali ich przodkowie, a nawet fantastycznych stworzeniach, które w nich żyją. Warto więc chyba zapytać, czy w tych historiach nie znajduje się jakieś ziarnko prawdy. Według legend Navajo, pierwszy świat, czyli tak zwany świat ciemności, zamieszkiwały ludy pszczół, mrówek, ważek, skarabeuszy, świerszczy i much, które przybierały rozmaite humanoidalne formy. Ludzie nie mieli w tym świecie łatwego życia i chcieli się z niego wydostać. Przodkowie Navajo wędrowali tak długo, aż zobaczyli tajemnicze niebieskie światło, z którego wyłoniła się niebieska głowa. Zgodnie z legendami, w ten właśnie sposób mieszkańcom pierwszego świata Navajo udało się przedostać do drugiego, gdzie niemal natychmiast rozpoczęli oni wojnę z humanoidalnymi ptakami. Navajo odbyli jeszcze 3 takie podróże, napotykając przy tym plemię ludzi szarańczy, doświadczając biblijnego potopu oraz wreszcie osiedlając się w naszym świecie. Warto w tym miejscu dodać, że po dotarciu do piątego świata pierwsi ludzie zostali nawiedzeni przez jednego z legendarnych bogów, tak zwanego Boga Niebieskiego Ciała, który przyniósł ze sobą 4 święte kamienie pochodzące jeszcze z czwartego świata. Miało one służyć mu do kształtowania ziemi, aby uczynić piąty świat bardziej przyjaznym dla ludzi. Można więc powiedzieć, że było to narzędzie do terraformowania świata. Warto to zresztą zauważyć, że opowieści o niebieskim bogu przywodzą na myśl legendę o Viracocha, a więc inkaskim bóstwie, które występowało praktycznie we wszystkich ludach Mezoameryki, choć zazwyczaj pod bardzo różnymi imionami. Nie da się zaprzeczyć, że opowieści Navajo o podróżach międzywymiarowych i napotykaniu dziwnych humanoidalnych stworzeń przypominają raczej science fiction, aniżeli klasyczny mit kosmogoniczny. Trudno jednak nie popuścić wodzy fantazji i nie pomyśleć o tym, czy ich przodkowie faktycznie mogli podróżować po innych planetach, tudzież wymiarach. Czy może za ich słowami kryje się tylko i wyłącznie symbolika? Koniecznie dajcie znać w sekcji komentarzy, jaka jest wasza opinia na ten temat.